Na codzienny masaż twarzy wcale nie potrzebujemy dużo czasu, bo przecież tak naprawdę każdego dnia, zapewne rano i wieczorem, nakładasz coś na swoją twarz. Mam tutaj na myśli oczywiście pielęgnację. I podczas już tego kroku możemy wykorzystać ruchy, bardzo proste, elementarne ruchy masażu, które przede wszystkim dadzą nam bardzo delikatne odprężenie i wspomogą we wchłanianiu się substancji aktywnych, które na twarz nakładamy. Przede wszystkim, kiedy nakładamy krem do twarzy, rozcieramy go najpierw delikatnie w dłoniach i zaczynamy aplikację od dekoltu. Mogą być to też od razu takie ósemki. Następnie szyja, koniecznie do góry. Policzki. W ten sposób. Mogą być to też takie ruchy naprzemienne. Czoło do góry. Potem kilka ruchów na boki i okolice oka. Zataczamy kółeczka. Przy czym oczywiście do okolicy oka będzie dedykowany krem. I tak samo najpierw delikatnie. I najpierw możemy na przykład sobie oklepać po to, żeby pobudzić krążenie limfy. I zataczamy kółka do środka, na zewnątrz i do środka. To jest dosłownie chwila, 30 sekund, jeżeli mamy ochotę na chwilkę dłużej, to będą to 2-3 minuty. Myślę, że to nie jest czas, którego nie jesteśmy w stanie wygospodarować.